Witam, dzisiaj postaram się przedstawić wam wszystko o psach ninja. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy w przeciwieństwie do klanu Inuzuka z psami nie gadają. Psy ninja, czy w świecie Naruto po prostu ninken, są to psy, które mają wyostrzone zmysły i zdolności, tak by móc współpracować z shinobi. W niektórych przypadkach można by ich śmiało porównać do psów policyjnych, które mają za zadanie kogoś wyśledzić czy unieruchomić. Czteronożni przyjaciele Kakashiego wykazały zdolność używania ludzkiego języka, chodzenia po wodzie czy nawet opracowania strategii walki i tak jak już mówiłem, są wyborni w tropieniu celów za sprawą wzmocnionego węchu. I właśnie do tego często byli wykorzystywani przez Kakashiego, lecz uznał on, że nawet jego psy są w stanie rozerwać przeciwników na strzępy bez większych problemów, wystarczy, że im tylko to rozkaże. Każdy ninken prócz tych z klanu Inuzuka jest przywoływany i odsyłany, gdy nie ma dla nich żadnego zadania. Z takich małych ciekawostek jest to, że psy te wydają się żyć dłużej niż zwykłe psy, a Kamaru w Boruto ma jakieś 25 lat, co by oznaczało, że już dawno powinno być po nim, a jednak jakoś tam się trzyma. Dodatkowo wzór na plecach każdego z psów Kakashiego jest takim easter eggiem, bo jest to wzór, którego używają dzieci do rysowania strachów na wróble, a jak wiecie lub nie, to Kakashi dosłownie się tłumaczy właśnie strach na wróble. I to w zasadzie wszystko, co łączy te psiny, teraz opowiem wam trochę o każdym z osobna. Pakun jest to mały mops, najmniejszy z ninkenów Kakashiego. Ma brązową sierść i ciemnobrązowy pysk oraz uszy. Nosi na prawej przedniej łapie bandaż oraz ochraniacz na czoło, który u niego znajduje się na czubku głowy, tak jak u Sakury. Zaraz, czy to nie oznacza, że Sakura jest... Dobra, nie róbmy tego żartu. Szanujmy ninkenów. W stosunku do samego siebie używa określenia washi, które używane jest raczej przez starszych mężczyzn. Może to sugerować, że jest on dość stary, ale tak naprawdę nie wiemy, ile ma lat. Mimo że zazwyczaj jest leniwy, to gdy trzeba jest zdeterminowany oraz dumny. Jest też bardzo lojalny wobec swoich sojuszników, a nawet czasami żałuje, że jest niezdolny do tego, aby móc bardziej się zaangażować w bitwę. Natomiast zostało powiedziane, że ma niesamowicie ostry węch, nawet jak na psie standardy. Potrafi określić, jakiego rodzaju zapach wyczuwa, jak daleko jest i jak niebezpieczny jest cel, który tropi. Potrafił nawet bez większych problemów odnaleźć zamaskowanego ninja. Nawet będąc tak małym, jest bardzo szybki, bez problemu nadążając za większymi od siebie psami. I jest raczej dowódcą psów Kakashiego, który formuje różne taktyki i nie dołącza do walki, ale gdy trzeba, to robi i to, potrafiąc stworzyć własne klony za pomocą swojej sierści. Klony te są w stanie unosić się w powietrzu, tak jak sierść pod wpływem wiatru. I nie wiadomo, czy to jest kolejny easter egg czy nie, ale Naruto posiada brelok w kształcie Pakuna i możemy go zobaczyć już w 20 odcinku pierwszej serii. Ale co bez wątpienia jest najważniejsze, to to, że poduszki na łapach Pakuna są niesamowicie miękkie i elastyczne i mimo, że normalnie opuszki łap psów z wiekiem czarnieją, tak u Pakuna nadal są różowe i mięciutkie. Zapamiętajcie to, to bardzo ważne. Drugim psem jest Bull, który, nie zgadniecie, jest dużym czarnym bulldogiem w kolczastej obroży. Wydaje się też być jedynym psem Kakashiego, który nie posiada zdolności mówienia, jednak jakoś udaje mu się porozumieć z Pakunem, który często jeździ na czubku jego głowy. Bull jest także największym z ninkenów Kakashiego i nosi ochraniacz na lewej przedniej łapie. Standardowo dla psów ma wyostrzone zmysły węchu, ale z racji swoich rozmiarów również jest niezastąpiony, jeśli chodzi o unieruchomienie przeciwnika. Kolejnym psem jest Urushi. Jest to pies, który posiada białą oraz jasnobrązową sierść, a także długie sterczące kępki włosów na głowie. Jego oczy przypominają tradycyjne japońskie gniewne oczy. Swój ochraniacz ma zawieszony na szyi i nie znamy żadnych umiejętności szczególnych tego ninkena poza standardowymi dla tej formacji. Shiba jest psem o jasno-szarej sierści z białym spodem i czarnym grzebieniem na głowie przypominającego Irokeza. Jego oczy są okrągłe i ma nad nimi ciemne znaczenia, podobne do tych Kisame. Na przednich łapach ma bandaże, a jego ochraniacz również jest zawieszony na szyi. Bisuke jest psem o brązowej sierści, ma kanji na środku czoła oznaczające shinobi oraz ma ciemne, okrągłe ślady wokół oczu. Ten ninken również ma ochraniacz zawieszony na szyi, niestety i o nim nie wiadomo praktycznie nic. Akino to kolejny pies Kakashiego, który ma brązową sierść z białym paskiem od pyska aż do czubka głowy. Nosi okulary przeciwsłoneczne i ma ochraniacz zawieszony na szyi. Anime najpierw posiadał pełną brązową sierść, którą zmienili dopiero wtedy, gdy została pokolorowana w mandze.
U Hei jest to czart o kasztanowej sierści z białym spodem oraz pyskiem. Posiada bandaże na szyi, głowie i lewej przedniej łapie oraz ochraniacz na szyi. Guruko ma brązowe futro, biały pysk i długie ciemnobrązowe uszy. Ponadto jest jedynym z psów Kakashiego, u którego widać wyraźnie wąsy. Ochraniacz ma na czole. I to tyle o tych psach Kakashiego. Jak widzicie, nie wiadomo zbyt wiele o żadnym z nich, prócz Pakunie. Reszta została głównie pokazana z takimi samymi umiejętnościami, które sprowadzają się najczęściej do złapania i unieruchomienia przeciwnika. Znacznie więcej można powiedzieć o kolejnym psie, którym jest Akamaru. Jest to przede wszystkim najbardziej znany pies w całym Naruto, a przynajmniej jeśli chodzi o oglądających. Jest też partnerem Kiby. W sensie partnerem ninja, nie życiowym, chociaż kto go tam wie. Akamaru to biały pirenejski pies z brązowym nosem i brązowymi łatami na uszach, który początkowo był noszony na głowie Kiby lub też w jego kurtce. Zazwyczaj jego oczy wyglądają na zamknięte, gdy natomiast połyka on specjalne pigułki, jego futro staje się czerwone i właśnie stąd jego nazwa. Aka oznacza czerwony, natomiast Maru to powszechne zakończenie męskich imion w Japonii. W Shippudenie Akamaru jest już dorosły i na tyle duży, by Kiba mógł go ujeżdżać. Akamaru ma oczywiście wyostrzony węch oraz słuch, a także jest w stanie komunikować się z Kibą. Ponadto potrafi wyczuwać czakrę swoim nosem, co pozwala mu ocenić siłę wroga. Może również wraz ze swoim panem przemienić się w jego podobiznę, ale wyglądają wtedy bardziej dziko. Wtedy też mogą razem z Kibą użyć takich jutsu jak Gatsuga, czy połączyć się w gigantycznego dwugłowego wilka, a następnie użyć przykładowo Garoga. W tym przypadku ich prędkość jest tak duża, że ciężko im dostrzec swój cel, więc Akamaru oznacza go, oddając na niego mocz w spektakularny sposób. Akamaru jest zdolny również samodzielnie rozkładać pułapki, takie jak wybuchowe notki. Nie potrafi on co prawda mówić, jednakże w specjalnym noworocznym 116 odcinku przemówił ten jeden raz. Kolejną psiną jest Akemaru, który wygląda dosłownie jak Akamaru po zażyciu specjalnych pigułek. Oczywiście też jest on pirenejskim psem, a Ake w jego imieniu oznacza szkarłat. Kuromaru jest to pies Tsume, który z wyglądu przypomina wilka. Ma czarną sierść z białym spodem, a Kuro w jego imieniu oznacza czarny, co oczywiście odnosi się do jego koloru. Nie posiada lewego ucha oraz nosi opaskę na oko. Widzieliśmy go przez chwilę w pierwszej serii, wydaje się jednak, że w Shippudenie nieco urósł. Jest też jedynym ninkenem w klanie Inuzuka, który posiada zdolność mówienia. Poza tym potrafi w zasadzie to samo co Akamaru, może używać Gatsugi i walczy wraz ze swoją partnerką. Z ciekawostek to w Shippudenie ma już 30 lat. Trójka braci Haimaru są towarzyszami Hany i Nuzuki. Są to psy husky o szarej sierści z białym spodem oraz króciutkimi szpiczastymi uszkami. Ci również znacznie urośli od pojawienia się w pierwszej serii. Oczywiście walczą razem z Haną, a do tego pokazali zdolność użycia Gatengi. Hai w ich imieniu oznacza szary. Pies Gaku Inuzuki, bo to jedyny, którego imienia nie znamy w tym klanie i widzimy go w sumie tylko przez chwilę. Nie za bardzo wiadomo, jakie ma umiejętności. Był brązowy i miał czarny nos. Poza tym nic szczególnego. Chamaru to piesek Akity Inuzuki. Był przedstawiony tylko w mandze Boruto. Stracił prawą tylną łapę, którą później zastąpiono mu protezą. Najprawdopodobniej jest rasy Shiba. Z umiejętności wiemy, że był w stanie używać Gatsugi. I to wszystkie psy z klanu Inuzuka. Jak widzicie, oczywiście wiadomo najwięcej tylko o Akamaru, a o reszcie prawie nic i raczej nie zanosi się, by to się zmieniło. Ale prócz psin Kakashiego i klanu Inuzuka mamy jeszcze kilka spoza Konohy. Pierwszym najlepiej nam znanym jest pies przyzywany przez Paina. Miał on brązowe futro oraz ostre kły. Został zmodyfikowany przez Paina, dzięki czemu ma zdolność rozłączania się i ponownego połączenia w razie potrzeby. Miał kilka głów, a nawet był zdolny zdobywać kolejne, gdy dzielił się ponownie na dwie części. Według Nagato jedynym sposobem na jego pokonanie było pokonanie przywoływacza, nie samego psa. W anime widzieliśmy go w różnych rozmiarach, raz był większy, raz był mniejszy. Był też bardzo silny i wytrzymały i tak jak mówił Nagato, tak naprawdę ciężko było się go pozbyć bez po prostu pokonywania przywołacza. Nie straszny mu Amaterasu czy Rasen Shuriken, więc jest chyba najpotężniejszym ninkenem w historii Naruto. Tak samo odcięte kończyny nie były dla niego żadnym problemem, bo po prostu mógł się ponownie rozmnożyć.
Kolejnym Ninkenem jest pies z zamku Hozuki. Jest bardzo podobny do poprzednika, również posiada brązową sierść oraz żółte oczy. Ponadto posiada dwie niezależnie działające głowy. Jest bardzo szybki i zwinny, a nawet jest w stanie wytwarzać płomienie z ust. Najpewniej jest tej samej rasy, co przywołaniec Paina. Ostatnimi Ninkenami są dwa przywołane psy Ni. Mają one dwie bronie na plecach, podobne do włóczni oraz mogą nimi rzucać. Te włócznie są również bardzo wytrzymałe, ponieważ mogą przetrwać Raikiri Kakashiego. Poza tym są czarne i ubrane w zbrojopodobne ubranie. Podsumowanie będzie krótkie i dobrze wam już chyba znane. To, co nie dotyczy głównych bohaterów, nie jest prawie rozwinięte i tak z 8 psów Kakashiego znamy dobrze tylko jednego. Z 8 psów klanu Inuzuka też znamy tylko dobrze Akamaru. I z psów poza Konohy znamy jedynie lepiej tego Paina, bo akurat on musiał zostać dobrze przedstawiony. Nic dziwnego, że psy ninja przypominają po prostu zwykłe psy z realnego świata, jednak w przypadku klanu Inuzuka potrafią głównie kręcić się w koło i atakować, a poza tym nic ciekawego. Jeśli jednak interesuje was więcej odcinków na temat Naruto, zapraszam o 12 w niedzielę jak co tydzień, a z racji, że ten temat był nieciekawy, to nie zapomnijcie odlajkować, dać łapkę w dół i znienawidzić ten filmik. Cześć!